Sylwia Uzdowska z Ałckiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i sam szef sztabu Piotr Wysocki są gośćmi Radia 5. Witam gorąco. Cześć. Siema. Siema. No tak powinniśmy się przywitać. Jutro jedziecie do Jurka Owsiaka, to jutro się naładujecie pozytywną energią. Na razie jeszcze trochę oklapli, bo z pracy wiem, że Piotrek to po nocce. Ale już dużo wiemy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To na samym początku to powiedzmy o tej wizycie u Owsiaka. Z czym jedziecie do Owsiaka? Zameldować, że jesteście gotowi? Przede wszystkim jedziemy z oświadczeniami wolontariuszy, na których podstawie będziemy wyrabiać identyfikatory. Tam je zalaminujemy. No i jedziemy na pewno po gadżety, na aukcje, na licytacje. Czyli tam nie ma takiej tradycji. Panie prezesie, melduje wykonanie zadania. Jesteśmy gotowi już do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to na pewno zagra w Ałku. Zagra na 100%, no, w tym roku nawet dość głośno, ale jeżeli chodzi tam, wyjazd tam, wiąże się to na pewno z jakąś tam atrakcją. No być może nawet spotkamy samego Jurka, sobie zrobimy jakieś pamiątkowe zdjęcie. To też taki duży plus. Finał w Ośpu 14 stycznia. W tym roku pod jakim hasłem? Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Myślałem, że was zaskoczę, się okazało, że nie zaskoczę. Wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Takie hasło tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy w Polsce i na całym świecie. To drugie hasło też, bo WOŚP będzie grał na całym świecie. Tu w naszym regionie Ełcki Sztab to nie tylko w Ełku będzie grał. Gramy też w Starych Juchach, gramy w Stradunach. Gdzieś te miejscowości okoliczne do nas dołączają, tam dzieją się może troszkę mniejsze eventy, ale się dzieją, grają z nami w tym roku także. Coraz więcej uczestników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, również wolontariusze. To przypomnę, 14 stycznia wolontariusze wyruszą na ulicę Ełku, będą zbierali właśnie dla wyrównania szans dla noworodków. Ilu tych wolontariuszy wyjdzie na ulicę? Na ten moment jest zarejestrowanych ponad 200. Znaczy zarejestrowanych takich na identyfikatora warszawskich 120, natomiast jeszcze jest wielu innych, także jest około 200. Bo przypomnijmy, jak wygląda patrol Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo sama puszka, no i kilka osób do obsługi tej puszki. Zawsze wyrusza. Patrole przeważnie 4-5 osobowe, każdy wolontariusz musi mieć identyfikator widoczny, tak, czy który wisi na kurtce, tak żeby nie był schowany, no i puszki, serduszka czerwone. No i w każdym patrolu przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Oczywiście. Takie zasady wprowadzone zostały i takie zasady są zachowywane. Jakiego koloru w tym roku wolontariusze będą mieli identyfikatory? Czy to już wiadomo? Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie mamy nawet puszek chyba, czy już puszki dotarły? Puszki są w kształcie latawce są na puszkach. Dominują kolory czerwony, pomarańczowy, brązowy, niebieski. W tym roku wyjątkowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo no, będzie się działo dużo w wielu częściach miasta. Nie będzie to finał tak skupiony jak co roku w jednym miejscu. W tym roku troszeczkę zmieniliśmy koncepcję tego finału. Jakby poprzednie lata pokazały nam, czego rzeczywiście ełczanie oczekują od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No to czego oczekują? Na pewno stawiamy na rodzinę. Tak, skupiamy się na dzieciach i ich rodzicach, bo oni są głównymi odbiorcami w tym roku naszego grania. Spotykamy się przede wszystkim, tak, największe skupisko atrakcji będzie w Galerii Brama Mazur, której bardzo dziękujemy za współorganizację już w tej chwili. Tam będą występy dzieci, młodzieży, wokalne, taneczne, będziemy się bawić, będzie strefa dla mam, będzie strefa dla tatusiów. Wiele, wiele atrakcji, na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie. I tam będzie główna siedziba sztabu? Siedziba sztabu jest troszeczkę w innym miejscu. My tam zajmujemy się jakby częścią taką artystyczną. Jeśli chodzi o techniczne działanie sztabu, ono jest przy szkole Beta. Tak, Dąbrowskiego, Centrum Edukacji Zawodowej. To może powiedzmy, o ile to nie tajemnica, gdzie będziecie liczyć pieniądze? No właśnie tam, w Centrum Edukacji Zawodowej, tam gdzie sztab. Tam będzie... Tam będą się zgłaszać wolontariusze i tam będzie jedno wielkie liczenie pieniędzy. W tym roku też inny bank, M-Bank, wszedł właśnie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To się nie zmienia, bo w Ełku też jest siedziba M-Banku, także tam również będzie można dokonywać wpłat. Tak.
A co w tym roku będą również terminale, 3 terminale płatnicze i nie tylko ktoś, jeżeli ktoś nie będzie miał przysłowiowej złotówki, to będzie mógł tą złotówkę przesłać kartą na konto. To może powiedzmy właśnie, gdzie te terminale, w jaki sposób będziecie wykorzystywać te terminale? Rozumiem, że no nie zawsze trafimy na patrol, który będzie wyposażony w taki terminal, ale wierzę, że będzie takie miejsce, gdzie będzie można przyjść i kartą zapłacić. Będzie takie miejsce? Tak, na pewno tym miejscem będzie Galeria Brama Mazur, Plac Miejski Kino Planet Cinema. W tym miejscu będzie na pewno jeden wolontariusz, który będzie specjalnie oznaczony, będzie miał na sobie specjalną koszulkę widoczną i on będzie chodził z terminalem. Natomiast jeszcze 2 dodatkowe terminale będą chodzić po mieście. I jeżeli będziemy mieli szczęście, no to trafimy na takich wolontariuszy i wtedy to już nie powiemy, że nie mamy pieniędzy, bo kasę, kartę to każdy ma i może no, zawsze coś przelać. Trwają przygotowania do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak już mówiliśmy, nie tylko w Ełku, ale w wielu innych miejscach, to może powiedzmy o tych miejscach. Wiem, że no na przykład dużo będzie się działo, będą ciekawe rzeczy się działy w przejściu między dworcem PKP a kolejką wąskotorową, w tym tunelu. Dokładnie, w tym roku jakby cały nasz elcki finał otwieramy tam. Będzie wystawa fotograficzna, która będzie skupiała się na Wośpie, tak? Będą pamiątkowe zdjęcia sprzed wielu lat z ełckich sztabów, także zapraszamy, może znajdziecie tam też siebie. Tam całość będziemy otwierać. Stamtąd około godziny 11.15 wyruszy parada, tak? W tym roku to też jest takie nowum, bo chcemy zrobić wielkoorkiestrową paradę, za którą odpowiedzialna jest szkoła Old School Dance, to jest szkoła taneczna. Oni organizują paradę, będzie kolorowo, przejdziemy miastem, grając, śpiewając. Także będziemy widoczni. Stamtąd przejdziemy sobie już do Galerii Brama Mazur. Poza tym no, w tym roku będziemy się widzieć z naszym ełckim sportowcem, tak? Na hali tak, sportowej. Michał Sylowatka, który obiecał nam pokaz, lekki sparring. Na pewno będzie można go zapytać o wiele, wiele rzeczy. I to będzie na hali sportowej, tak, tu na ulicy Małeckiej. Tak, przy SP2. Przy SP2 będzie można spotkać się z Michałem. Już wiemy, o której godzinie będzie to spotkanie? Jeszcze nie. Jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Jeszcze wszystko jest dogadywane, dokręcane, tak jakby dopinane są już te wszystkie ostatnie szczegóły. Jak już mówiłem, trwają jeszcze przygotowania, jeszcze wszystko jest dogadywane, ale no musimy też powiedzieć, bo mamy dużo imprez dla rodzin, mamy dużo imprez dla tatusiów, dla dzieci, a co dla młodzieży, bo finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to się kojarzy z młodymi ludźmi. Oni będą mogli świętować trochę wcześniej. Tak, w sobotę. W sobotę w pubie Warchlak. Warchlak Pub, Art Pub, przepraszam, Warchlak Art Pub. Odbędzie się też koncert. Ale to też jest jeszcze dopinane, ale to będzie w sobotę na pewno, w sobotę dzień wcześniej. Mamy jeszcze no prawie 3 tygodnie, tak powiedzmy, bo to po Nowym Roku zostaną 2 tygodnie, a jeszcze do Nowego Roku no kilka dni zostało. Ja tu spojrzę na swoją ściągę, ile nam zostało do Sylwestra. 3 dni, 12 godzin, 32 minuty i 40 kilka sekund. Dokładnie wiemy, ile zostało. W każdym razie później jeszcze 14 dni i będziemy grali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Miejmy nadzieję, że będzie śnieg, miejmy nadzieję, że będzie mróz, miejmy nadzieję, że będzie zimowo, tak jak co roku właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A na razie to cóż, szerokiej drogi do Jurka Owsiaka i czekamy na najświeższe informacje, a na pewno się jeszcze spotkamy. Dzięki. Dzięki bardzo, siema. Pozdrawiamy.